Drodzy, mamy dzisiaj ogłoszenie. Powiedz Sawicki, to tylko jakoś tak z, z, Zgrabnie? z werwą. No otóż sprawa jest taka, że część z Was pewnie zauważyła, że przekroczyliśmy 5 tysięcy subskrybentów, a to, co obiecaliśmy na tych 5 tysięcy subskrybentów, to będzie Patronite, którego założyliśmy troszeczkę z opóźnieniem, bo już zbliżamy się do 6 tysięcy, za co jesteśmy bardzo, bardzo wam wdzięczni. E, ale... Zwięźle miało Sawicki. Być, a ty robisz taki wstęp, to ja powiem. Odpaliliśmy też tego, nie tylko założyliśmy, ale też odpaliliśmy tego Patronite'a i bardzo Was tam zapraszamy. Link będzie w opisie. w opisie filmu. I wejdźcie tam sobie i przeczytajcie opisy wszystkich progów. Jakie to, są, jakie to są ładne i poetyckie opisy po prostu. Po prostu to przeczytajcie. A potem wybierzcie sobie, który tam wam najbardziej pasuje, i zapraszamy do naszej. Mrocznej sieci. Mrocznej sieci, naszej mrocznej społeczności. Pies też jest za. Może to duch pies. O, dzisiaj. Te, a nie, dzisiaj. Nie, nie, nie dzisiaj. Ale o duchach też będziemy mówić, no bo zbliża się. Już powiedzieliśmy. Tak? Tak. <noise> jesteśmy trochę w różnych tutaj czasach, wiecie. Zwykle? No, jesteśmy w kwantowej przestrzeni. Trochę jesteśmy, trochę nas nie ma. Mnie raczej nie ma, trochę, trochę <coughs> jest. To co, już zapowiadać o czym będzie, czy odliczamy? No, czarny sweterek. Masz włosy jakieś na sobie fu. kto kota. Ew. Kocie włosy. Koty są super. No, coś powiedz tak na wstępie. Żeby nie było, że nie czytamy komentarzy od was, to je czytam i bierzemy sobie do serca. Dlatego dzisiaj będzie odcinek. Albo was banujemy, to zależy. <laughs> Ale dzisiaj będzie odcinek bardzo na czasie, bo teraz najgłośniejszą sprawą w internecie, jeżeli chodzi o e, takie o obrzydliwe sprawy, no to jest sprawa pewnego amerykańskiego producenta muzycznego znanego jako. Na tym wiem, kto Paw, pa, Daddy, PDD, Love, e, Brother Love i no, ma tam swoje e, pseudonimy. Mowa o Szonie Kąpsie. E, no i jemu poświęcimy dzisiejszy odcinek. Oj, będzie. I trzy, i dwa, i jeden. Drodzy, witamy Was w Skoku w mrok, podcaście, w którym przeglądamy się ciemnej stronie życia. Z tej strony Stefani Monika, autorzy książki Jak nie wychować seryjnego mordercy. Ja jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Temat psychologii jest dla mnie niezwykle ciekawy i bardzo mi bliski. Monika zaś jest doktorem filozofii i wprowadza filozoficznego ducha do naszych odcinków, a przy okazji uczy języka chińskiego. No i też jesteśmy autorami strony na Patronacie. <tryk> To trzeba tak, trzeba promować. Trzeba po prostu co chwila będziemy. będziemy. Patronite, będziemy to musieli wrzucać. Będziemy. Podprógowo wam to wyślemy. Patronite. patronite. Dobra, no to już nie ma co wijać w bawełnę. Chcieliście posłuchać o Puffy Dedim. Będę mówił o no właśnie, nie będę mówił, bo, bo mam o od razu do tego gościa. Oczywiście do czasu ogłoszenia wyroku jest tam jest domniemanie niewinności i tak dalej. Ale jesteś domniemanie winności. <laughs> ale, no, ale no nie, nie Pawdy. Jakby co, to, yy, to pewnie większość z was zna, yy, gościu przez swoją karierę zmieniał yy, pseudonimy. Więc możecie go znać jako Pavdedi, możecie go znać jako PDD, możecie go znać jako Didi. Przez chwilę nawet ogłosił, że nazywa się Love, czyli miłość po angielsku. Trochę tak. Jak, jakaś, zła, miłość. Miło, zła miłość. Ale jako, że nazywa się tak naprawdę Sean John Combs, to będę o nim mówił albo Sean, albo Combs, albo Sean Combs. A John nie? Nie, John nie. Akurat nie. Eee, a jak ktoś chce sobie pididować, to sobie może przed ekranem pididować. My tego tu robić nie będziemy. Facet urodził się 4 listopada 1969 roku. Eee, Co? No, myślę, z... że jest... myślę, że taki sterszawy już. Tak, nie widać zobacz. Nie widać. No, jak się ma tyle kasy, to może wyglądać młodo. O, jak ja bym wyglądał, jakbym miała tyle kasy. <laughs> Dlatego <patronoid. śmiech> no, taką jeszcze, jeszcze możemy zdążyć. 69. ktoś lądował na Księżycu wtedy. Nawet lądował na ziemi wtedy. Większość na pewno o nim słyszała, bo jest jednym z najpopularniejszych producentów muzycznych i raperów na świecie. Z tym raperem coś tam rapował. Coś chyba. tam rapował. No, na przykład ten I'll Be Missing You. A no, bardzo znany kawałek. Ale w środowisku raperskim, amerykańskim, podobno on nie ma takiego cred, takiego. Taki wiesz. Ym... Gangsta statusu? Tak. że on, że, Znaczy, gangsta statusu on ma, bo ma kasę, to się liczy, że jest bogaty, jest super biznesmenem, ale właśnie bardzo dużo ludzi mówi, to jest biznesmen, to nie jest muzyk. Że on nie, nie jest za bardzo, za dobry w rapie nie zna się tak naprawdę na muzyce, co podkreśla jeden z jego e, takich, no jakby. Co, co go zresztą oskarża, co, to, to jest inna sprawa, ale też producentów muzycznych i takich inżynierów dźwięku, ale no, ma bardziej Taka pan, bo ra rapu. Jak to? Tak, 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 Pan za nic rapu, ale z dużo większą jeszcze zdolnością do generowania kasy. E... Nie uwierzę, że o ten, co go oskarża, to Pan za nic rapu. No tak, a tak, 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 tak. E... Ale żeby nie było, gościu trzy razy wygrał Grammy, czyli tą największą nagrodę muzyczną, e... wypromował też Wielkie Gwiazdy. No największa, legendarna w Stanach to jest w ogóle takie imię, że na muralach się umieszcza, Notorius B.I.G. E, no ale też takie gwiazdy... No chyba skończył pod ziemią, co? Tak, 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 jak my wszyscy kiedyś. E, Mary J. Blige, którą może też kojarzycie, taka raperka, to się nie czy &B to jest bardziej. No i e, Asher też, to jest spod jego skrzydeł wy, wyrósł taki muzyk. Sean Combs urodził się w Harlemie. Jego matka była nauczycielką i modelką, a ojciec, no w sumie ojciec to robił biznesy z gangami narkotykowymi. Czyli był ganguskiem. Był ganguskiem, tak. Chociaż możemy tam wyczytać, że służył w armii, no ale no, służył Jak w Jak każdy gangus. Jak <śmiech> 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 Może kiedyś ten Bo ganguski armii... lubią służyć w armii, wtedy sobie, mogą sobie postrzelać. A na przykład. Bezkarnie. No, no. Ale on, tak, chyba, no finalnie, jaki on tam miał ten status gangsterski, czy on był, jakby był wysoko czy nisko, tego nie wiem. Ale wiem, że został zastrzelony, kiedyś on miał dwa latka. A. Więc, e, więc Sean generalnie wychowywał się bez ojca. E, w jednym wywiadzie sam Sean mówi, że miał trzy lata, kiedy ten ojciec został zastrzelony, to nie wiem, może miał trzy. W większość jednak, nie się nie wie, się mówi, że dwa, no ale raczej niezależnie, czy miał <laughs> raczej, trzy lata. Raczej dwa. wiedział, ile miał. No, Chociaż z drugiej strony. No właśnie. Okay. Bo nie wiem, masz jakieś wspomnienia, jak miałeś 3 lata? Miałam wspomnienia, jak mam 2 lata. Ja nie mam takich wspomnień. O. Bo wiesz, im dziecko inteligentniejsze, tym dalej ma te wspomnienia. No. A wy macie wspomnienia, jak mieliście 2 latka? Może ktoś miał wspomnienia, jak miał roczek? Może. Ciekawe. Może. Właśnie, jestem zaciekawiony. Możecie nam napisać, jak z waszymi wspomnieniami z dzieciństwa, jak, jak wcześniej sięgają. Um, ale tak, żeby zwiększyć szansę na dobry start, yy, to matka harowała dzień i noc, tam ponowno ileś etatów, że po prostu no w każdą wolną chwilę na to, żeby móc wysłać syna na, 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 na jakąś do jakiejś lepszej szkoły, żeby miał zapewniony start w życiu. No Kosztem tego było to, że on się wychowywał tak trochę bez rodziców, no bo matka cały czas w pracy, nawet nie wiem, kto, kto się nim zajmował, kiedy jej nie było. W dawnych czasach dzieci się same sobą zajmowały. Sobie. Nie było tak jak dzisiaj. No, pewnie się. do stołu się go przywiązywało, żeby tam gdzieś nie spadł z balkonu i sobie tak, siedział. Nie? Do nogi od stołu się przywiązywało słoninkę, była miska z wodą się wychodziło na 8 godzin. Tak. Tak, tak. tak się robiło kiedyś. Sikorkami z, z dziećmi. <laughs> Mylisz się. No może od Ciebie przywiązywali do stołu. Nigdy. No. Bo pamiętać, jakby masz dobrą pamięć. Pierwsze kroki w branży muzycznej Sean Combs postawił w 90. roku w nowojorskim Uptown Records, gdzie pozyskiwał talenty. I tam no właśnie... Ta jego przeszłość jest taka jakaś. Taki Jossem Menende styl. Tak, trochę tak. Nie, bo to jest naprawdę zaskakujące, że taki no, gościu Znikąd, który e, w ogóle rzucił szkołę chyba tam studia, co prawda, ale tam po roku, czy na drugim roku studiów rzucił je, e, dostał się do tego Uptanu Records, gdzie na początku na staż ale dosłownie po chwili z tego stażu stał się dyrektorem do spraw pozyskiwania nowych talentów. Oso Menendez. Może to, to jakieś te demoniczne moce, które opętują tych ludzi, sprawiają, że mają taki dobry talent w pracy. Jakoś trzeba to wyjaśnić, dlaczego jeszcze nie mamy miliona subskrybentów. Jesteśmy po prostu beznadziejni. Ale mamy patrona. Mamy <laughs> E, tak, pozyskiwał talenty, wychodziło mu to nieźle, na tyle nieźle, że e, zaprzyjaźnił się właśnie z Notoriusem B.I.G. i w 93 roku założył własną wytwórnię Bad Boy Records. Gdzie rozwijał karierę właśnie tego legendar legendarnego Notoriusa BAG i przy okazji tam jeszcze innych raperów, ale Not Notorius to było to nazwisko takie wielkie, bo. On też był wielki. On też był wielki, tak. Miał wielki talent, był wielkim gościem i, i tak, no i sprawił, że. E, I został że... wielką kulkę. Tak, tak, to, tak to się skończyło. To krótka historia amerykańskiego rapu, na którym się zupełnie nie znam, <laughs> więc wybaczcie mi tutaj możliwe, że mamy wśród fanów wielu hip-hopowców i. I, I raperów, szczerze mówiąc nie ogarniam do końca. Kiedyś czytałem różnicę między rapem a hip-hopem, ale mm, nie chce mi się nawet sprawdzać. Rap mi się wydaje, że rap jest taki rap, a hip-hop jest taki bardziej hip-hop, Jo, yo, yo, hip-hop, a rap to jest tam, no więc to byli bardziej raperzy i ta e, historia amerykańskiego rapu jest taka, że Rywalizuje ze sobą wschód z zachodem, że jest tam, że nie nawet mają tu swoje gangsterskie znaki, że jest West Side jak W i jest East Side, mam nadzieję, że nikt mnie nie zastrzeli za to, ale jest wschód i zachód, gdzie wschodnie wybrzeże jest zorientowane wokół Nowego Jorku, wokół generalnie Harlem. I, i, tam się, I tam mówi się, że tam są narodziny prawdziwego amerykańskiego rapu, no i tam właśnie mamy taką gwiazdę jak chociażby ten cały Sean Combs czy właśnie Notorious B.I.G. Ale z czasem wschód zaczął też rozwijać swoje raperskie talenty i ośrodek tego wschodniego... I side'owej sceny yy, raperskiej ma m, swój ośrodek w Los Angeles. Mm. W Los Angeles jest taka mroczna, najbardziej niebezpieczna dzielnica w całym USA, czyli Compton. I w Compton tam są same gangi, strzelaniny. Tam po prostu się mordują co chwila. No i w takim tyglu yy, wyrósł, wyrósł ten wschodni, yy, wschodni rap, który najbardziej znanym nazwiskiem jest. Yy, czy był Tupac Shakur również nieżyjący. ale żeby nie było że tylko Tupac na pewno no właśnie czy jak myślicie o kim teraz myślę taki najbardziej znany raper z East Side Eminem. Nie Snoop Dogg A. Snoop Dogg też jest z East też jest ze wschodu ale tak, no na wtedy, na tamten moment, no to taki ta rywalizacja sięga ponoć na lat 70. pomiędzy wschodem a zachodem, ale chyba tak się mocno zaogniła za czasów Notoriusa, BIG i tego Tupaka, no bo Tupak zaczął zyskiwać taką popularność, że, że był moment, że ten, ten zachód był. Wschód, zachód? Zachód. Wschód, I zachód, północ. West, pomyliłem się strony świata. A ty nie zwróciłaś na to uwagi. Powinnaś była zwrócić na to uwagę. Tak, jak ty zawsze mnie słuchasz, prawda? To w, dokładnie tak samo. W to West, tak, no to Zachód, a E to East, to jest Wschód. No to Notorious BIG to jest Wschód, czyli Nowy Jork. Tam jest też ten PawDyt. Ten, ten, ten Sean Combs, miałem mi nie mówić tego na P. A na zachodzie, czyli W, Zachód, tam mamy. Tupaka, szakura i tam mam snub doga. Jeśli chodzi o strony świata, to nie powinieneś na mnie polegać w ogóle. Ale na sobie mogę. Ja Bo dziś... ja we wszystkich językach nie wiem, jak do jest dziś... co i muszę dopiero się zastanawiać, co jest jak. Nie ja wiem, do dzisiaj co, gdzie widzę niewidoczną na moje ręce literkę Z, którą mi ojciec długopisem narysował kiedyś na ręce, żeby żebym na całe życie zapamiętał, że zachód <laughs> z lewej. <laughs> Z. Ja tu widzę, patrz, M. M i M. No, może... no zobacz, masz. No mam. Masz, nie patrz. A tu? Jak miazga. A tutaj masz V, jak vendetta. MV. Vendetta <laughs> i miazga. A ja jakie mam litery? Tu masz jak N. Ja tu jak Notorius, a tu. A tu masz. Tu mam V. To W, nie, W, zobacz, W. To wendyta przez Polskie W. Jak wojnę. To by się zgadzało. E, a P jest. A, Elie, a ktoś jeszcze mówi, że Eli jest z lewej, bo jak tak zrobisz to ser? No, loser. Na przykład. Eee. <coughs> Na czym skończyliśmy? Nie, nie wiem, no że, tak. że pomyliły ci się strony świata, co najwidoczniej. Tak więc, y, jako że ten zachód zaczął tak bardzo się dynamicznie rozwijać i, i Tupak stał się tak ogromną gwiazdą, no to faktycznie ten wschód się wkurzył, że jak to tak można, no i była wielka rywalizacja, kto jest większym raperem: czy Tupak, czy Notorius. No, Notorius był dużo większy. To, to tak, był tak, ale sprzedawał mniej płyt, co, co czym się chwalił bardzo w wywiadach y, właśnie Tupak. Ale no koniec dla obu raperów był tragiczny, ponieważ zostali zamordowani, obaj zostali zastrzeleni. Tupak w 96 roku, a Notorius rok później w 97. A Tupak nie został zadzigany nożem? Nie, został zastrzelony w samochodzie. W, Los, w Las Vegas sobie był, był pasażerem. Jechał sobie furą i po prostu nagle I sobie obok, dostał kulkę. obok za, za, zatrzymał się samochód, otworzyła się tylna szyba i bum, 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 bum. Parę strzałów. Potem został zawieziony do e, nie do szpitala. Najpierw e, poli z policją udało się jakoś tam, że zatrzymała policja ten samochód. Oni tam dzwonić po pogotowie. Tutaj strzelali do Tupaka i ponoć potwierdza, potwierdza tylko jeden policjant, nikt inny z tych z karetki pogotowia i innych osób tego nie słyszało, ale ponoć e, kiedy policjant mówi kto cię zastrzelił, powiedz, to umierający tupak powiedział fuck you, jeżeli nie gada z policją. Proste. Gangsta rapera. My też nie gadamy z policją. Człowiecki czasem gada, ja, ja nie. nie. Pozdrawiam wszystkich naszych fanów z policji. <laughs> <laughs> Mam to wyciąć? Nie wiem. Nie, zostawiamy. to pozdrawiamy policjantów. Pozdrawiamy policjantów. Ale nie gadamy z wami. Nie. nie gadamy. <laughs> <laughs> Może kiedyś pogadamy. Zaprosimy na wywiad policjanta, wiesz, z kryminalnej. O, możemy. Hmm? O? Tak, no tak. Nie, nie Jest kim... taki polski kawałek, yy, że, że, że coś tam, że policję szanują, bo oni też kochają i też czują. Okay. Lecąc dalej, nie będę rapował, chociaż może na 100 tysięcy fanów będę mógł zarabiać. O, zrobimy. Y, subskrybentów. Zrobi, tak, z 100 tysięcy subskrybentów napiszemy dla Was rap i go wykonamy dla Was. Jo. Oh, yeah. <grym>, rap o seryjnych mordercach. O. o rap o. o seryjnych mordercach na 100 tysięcy będzie. Tak, muszę to zapamiętać. Wy to będziecie pamiętać. I zrobimy dobry Wyczymy jakiś to. teledysk, jak zda, jak I ty za ty da dawnych pamiętać, lat. Ja też masz tą dobrą pamięć. Mam dobrą pamięć, Zrobimy jak za dawnych tak. lat, nie? Tak. Mm. i co do tego dlaczego tak się zatrzymuje na tym Tupaku i na tym Notoriusie, ponieważ w kręgu podejrzanych był również Didi ja e, 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 tego nie mówić nie. No już powiedziałeś, no trudno no, oh, muszę sobie umyć się dlaczego ja nie chcesz mówić Didi? bo to jest obrzydza mnie tego jego ksywa, nie wiem dlaczego ale Sean Combs że był również e, podejrzewany że on tutaj może zlecił coś tam, no bo on przecież Promował tego Notoriusa, a nawet były takie plotki, że może i on Notoriusa wyrok zlecił, bo mm, Notorius chciał powiedzieć odejść z tego Bad Boy Records. No to tutaj właśnie co z tym Seanem Kompsem, co on tutaj ma za ale to nie na tę historię, ponieważ nie ma póki co potwierdzonych żadnych y, jakichś konkretów. Y, i tak co chwila ktoś mówi, tak, że ja pamiętam jak Sean Combs zlecał, zapłacił mi milion dolarów i tak dalej, no ale póki nie, nie mamy oficjalnych zarzutów, to wszystko raczej są jakieś tam większe czy mniejsze plotki. Wracając do Sean'a naszego tutaj głównego... Sean. No to jest ten Sean. Wracając do Sean'a który jest naszym głównym bohaterem, to od 96 roku zaczął zyskiwać sławę jako raper bo wcześniej był producentem, tam menadżerem, sukcesywnie rozwijał swoje imperium, bo no właśnie smykałkę do biznesu, to byski kitu on miał. E, nagrywał płyty, występował w filmach, em, stworzył markę odzieżową Sean John, czyli Sean drugie, John, nice. tak. Założył sieć telewizyjną Revolt i wiele innych biznesów, stając się jednym z najbogatszych muzyków na świecie. W 2022 roku jego majątek według tam różnych źródeł, był wyceniany na miliard dolarów. Patronite. Patronite. Ale tak sobie myślę, że miliard dolarów bierzemy że, od ale razu. Ale wiesz, Zygmunt Solorzak ma więcej niż miliard tak? dolarów. Tak? Tak. Też no, bierzemy. Bierze. Tak. Właśnie, jeżeli Zygmunt Solorzak chce nam przelać jakiś miliardzik, to może. A chcesz, on chyba zmienił nazwisko? Ale dobra, to nie ważne. Słyszałaś to? <noise> Dobra, Combs. Combs ma e, siedmioro dzieci, w tym e, jedno z adoptowane. Te dzieci ma z czterema różnymi kobietami. E, I to, to, to oficjalne, może są jeszcze jakieś nieoficjalne. A jedna z tych kobiet to Kimberly Porter, która zmarła w 2018 roku na zapalenie płuc. I jest wokół tej sprawy właśnie Komsa jest strasznie dużo teorii spiskowych, doszukiwań, że tu kto, że on i tego Bigiego zabił, i tego tupaka, i on tu zlecił to i tam, to miał tą kasę. No więc tę ten, ten, ten żonę, tą partnerkę Kimberly Porter, też się podejrzewa, że on coś może, a że ona coś wiedziała o nim i chciała powiedzieć, więc on nią zaraził tym. Zaraził Zapal... ją zapaleniem płuc? Że tak. nie on... <gryzny> miał ją czym zarażać? Gruźlicą ją mógł zarazić zapaleniem No więc jakoś to, to są no, jakieś Gruźlica ploty. to by za długo zajęła. No. Więc o tych plotach będę wspominał, ale też będę jasno wyrażał mój stosunek do tych plot. Dla to brzmi dosyć niewiarygodnie. Nie wydaje mi się, żeby on ją, żeby, żeby on maczał palce w jej śmierci, ale faktycznie nie traktował za dobrze swoich partnerek. To wiemy. Combs nigdy nie był aniołkiem, Bad Boy Records. Wielokrotnie stawał przed sądem za agresywne zachowania, za pobicie, na przykład w 1997 roku, ale też w 2007 roku, ale też w 2015 roku. Też był sądzony za strzelaninę w klubie w 1999. To jest bardzo znany motyw. I tam z JLO, no nie? Ta, był JLO. I Jennifer Lopez była wtedy jego dziewczyną. Był tam też ze swoim znajomym raperem Jamalem Barołem i yy, no właśnie, zawsze obstawiony doskonałymi adwokatami unikał kary i również tutaj tej kary y, uniknął. Baroł został skazany, ten raper, który tam był, został skazany na 10 lat, mimo że y, Natania Ruben, jeżeli dobrze czytam jej nazwisko, y, wymawiam jej nazwisko, to jedna z postrzelnych kobiet, które tam odłamek jakiejś kuli trafił w twarz. W nos, dokładnie rzecz biorąc, i ona mówi, nawet na TikToku nagrywa dzisiaj, jest, jest dosyć aktywna wokół tej całej kontrowersji, wokół tego Shona że no ona pamięta, że to Shona Comps trzymał pistolet i to on strzelał. No ona jest jakby naocznym świadkiem, ona mówi, że od początku to mówiła, ale nikt jej nie słuchał i no i właśnie mm, Shona nie odpowiadał w ogóle za ten zbrodnię, został zwolniony e, i też jest y, dużo podejrzeń, że to. Jennifer Lopez wniosła broń do klubu w swojej torebce, bo jak możemy się dowiedzieć od innej partnerki Kompsa od Cassie Ventury, no to ona twierdziła, że Comps kazał jej nosić pist swój pistolet w torebce, żeby on tam jakby był przeszukiwany, że nic nie ma, ale w razie czego. dawaj, dawaj, giwere, będzie strzelane. Taki taki z niego gość. No i taka tutaj ziółko z tej Jennifer Lopez. Jakieś, nie? że nosi pistolet swojego. A ty byś nie nosił pistoletu swego chłopaka? Nie nosiłbym. Nie? Nie mam chłopaka, nie mam pistoletu, nie mam torebki. Ale ty byś mogła nosić pistolet chłopaka w torebce. Ale ty też nie nosisz torebek, gdzie byś ten pistolet schowała. No plecak. No, to plecak. Plecak. No, plecaka też schować. <noise> mogę schować. Mógłbyś schować pistolet swego chłopaka do plecaka. Nie, pistolet. Nie mam chłopaka. Ty ja też nie. <noise> Stefan, powiedz mi, dlaczego, jak ja wchodzę na naszego Instagrama, to ja ciągle widzę jakieś dziewczyny malujące się dziwnie. Dlaczego? Co ty oglądasz? Ja nie <laughs> oglądam nic na naszym Instagramie. To dlaczego to tam nie, jest? słuchaj, ja nie oglądam. Patrz, ja w ogóle nie oglądam Instagrama, nie używam. Serio, nie używam Instagrama. Mam zero postów, nic. Ja Chodzę na TikToka. I, serio, nic, nie lajkuję. A jeżeli wysyłam jakiejś rzeczy Natalii, to jej wysyłam jakieś świnki morskie, takie jakieś rzeczy, nie? I jakieś Elmo, wiesz, jakieś no. takie głupoty, ale jak wchodzę w wyszukiwarkę... Napakowane laski. I faceci. To, to jest... A co tobie się wyświetla? Na Instagramie moim? No, za się okaże. Też laski. Też laski. No to. O. I. W Sam laski mi się wyświetlają. No, no to zobacz. Może tego nie masz, chłopaka. <grym> Jest <w> szansa. <grym> no? <grym> no? <grym> uwaga, uwaga, nie z ostatniej chwili. Mamy pierwszego Patrona na patronajcie. Wiesz, kim jesteś. Dziękujemy. <grym> Super! No, Jesteśmy strasznie szczęśliwi. E... Wracamy do... Wracamy czy żebry od razu? Nie, nie, nie wracamy. 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 Żebry w domyśle. Żebry w domyśle. Patronite. Mm. Jako, że mowa o bogatym raperze, nikogo nie dziwi fakt, że Sean otaczał się pięknymi kobietami, organizował huczne imprezy pełne alkoholu i dragów. No i cały amerykański showbiz się tym jarał, nikt się nie krył z tym, że jak najlepsze imprezy to tylko u i w ogóle nie wiadomo co. I jest mnóstwo nagrań, które teraz wychodzą, i ludzie tam pokazują, że kto się najbardziej cieszył z tych imprez. No, i kto? no, no na przykład Kardashianki tam, że, mówią, że o imprezu, Dadiego, że jest najlepszy, a pamiętasz tutaj, co się działo po godzinach, i że to, tam, i tam wszyscy wyszli. Albo Ashton Catcher, który jest szemraną postacią. Jest trochę tak, nie? Tak, no bo on był taki niewinny, niewinny z tą Milon Kunis tam sobie byli. On, że jakąś założył w ogóle fundację, która ma pomagać dzieciom. Bo on ma brata bliźniaka, który jest taki upośledzony mocno. Tak. Mhm. Mhm. Nie wiedziałeś o tym, że Aszton Kaczer ma bliźniaka? Nie, nie, ja. A może no wiedziałem tak. i wyparłem, no proszę. No ale tak, że on właśnie pomaga, pomaga dzieciom, w jakąś fundację założył, która ma ratować dzieci, wykorzystywane właśnie tam przez jakieś tam organizacje i tak dalej. A tutaj, na przykład, w jednym wywiadzie starym jest rozmowa z Kaczerem i mówi, że tam Aszton, ty na tych imprezach u Pafa chodzisz, mógłbyś coś tam o nich powiedzieć, no i Aszton tam, że. A tak, tak. A, a tu nie, no nie mogę za bardzo o tym mówić, tak. O czym nie możesz mówić aż to? No ciekawe co. No Oczywiście to takie domysły i tak dalej. Może nie może mówić o tym, że wiem, wciągał kreski, a nie od razu, że tam najmroczniejsze myśli, ale jakieś różne wokół tego kaczera faktycznie też zaczęły kontrowersje powolutku takie oko zaczęło się tych mediów przyglądać mu. I też jego dziewczyna kiedyś została zamordowana w bardzo krwawy sposób. Nie wiem, czy wiesz? Tak, kojarzę. Było coś. Tak, 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 tak. O, patrz, jak zapomniałam już o tym. No. Jak już przy takich krwawych sprawach jesteśmy, to też miałem o tym nie mówić, bo to jest niezwiązane ze sprawą, ale kiedy ten cały shamcoms nasz tutaj zły bohater, zyskiwał sławę, to zorganizował mecz koszykówki, taki który charytatywny, ale jakby zorganizował no to na zasadzie, a wpadajcie, będzie spoko i przyszło kilka tysięcy osób za dużo i wbiły na tą halę i zaczęli łazić po ludziach i zginęło chyba z dziewięć osób, Co ty? w tym chyba dzieci też. I on nawet, o, wydaje mi się, że już na tym etapie mogę zasugerować, że wydaje mi się, że on ma no, cechy artystyczne, to on ma na pewno, ale jest jakiś fragment wywiadu, gdzie, gdzie właśnie ten Sean Combs mówi, że tak, że no, to była tragedia, to była tragedia, co się stało wtedy, a on, no to było, jego niedopatrzenie też, no on był organizatorem tego, a mówi o tym, no, że to się stało takie niedopatrzenie, zginęli ludzie i muszę przyznać, że to tak naprawdę ruszyło moją karierę do przodu, że jestem takim tragicznym bohaterem, jak u Szekspira. Co? Tak, to są jego słowa. To jest nagrane, można to zobaczyć. Możecie sobie znaleźć, jak wpiszecie tam, nie wiem, że ten Daddy się porównuje do Szekspira, do tragicznego bohatera. No Gościu jest creepy. No. Może trzeba by, może ten Ren Murphy powinien o nim nakręcić. No, monster? Tak. Jeden, mon jeden wielki monster. Wszystkie sugestie o przemocy seksualnej szybko były uciszane i załatwiane poza sądem, no bo wiadomo, że jak organizuje się gigantyczne imprezy pełne tam różnych osób, alkoholu i dragów itd., tak no to ryzyko się też na różne niefajne zachowania zwiększa. Ale oczywiście ten cały szankom zawsze na biało. No tutaj i to dosłownie, on no, uwielbiał się wybrać na biało i organizował słynne białe imprezy. E, no to że zawsze po nim to jakoś tak spływało, nic się, nic się mm, złego nie działo, ale e, jednak y, pojawiały się tak pomału, pomału różne, mm, różne osoby próbowały zawalczyć o to, żeby ich głos był usłyszany. Tak było na przykład Cindy Ruedon, która była jego osobistą kucharką. Chyba, bo po angielsku to jest, że była jego personal szef. To chyba kucharką, szefową kuchni, kucharką, która pozwała go o molestowanie w 2017 roku, ale w 2019 poszła na ugodę, czyli pewnie kasa. No proste. Z... Oj, będę tak teraz, będziemy... możecie wziąć notatnik, sobie usiąść i notować, jeżeli chcecie, bo będzie tak będziemy lecić sobie datami. 16 listopada 2023, czyli bardzo jest już świeżutko. Koms został pozwany przez byłą partnerkę Cassie Venture i to tak naprawdę od niej się zaczęło mm, tak. Rozkręciło się po zamiarę. To, to z Windy. To ta z Windy, którą spotykał się od 2007 do 2018 roku, czyli na no 10 lat ponad. Długo, Długo, tak, długo byli razem. E, I tak, e, byli, 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 tam nic się nie, nie, nie działo i nagle ona w, idzie właśnie tego 16 listopada 2023 do sądu i buch, rzuca ten właśnie nie wiem, czy to jest pozew, czy to jest oskarżenia czy to jest jakiś jej wniosek i tam zarzuca mu przemoc seksualną wieloletnią przemoc fizyczną zmuszanie do współżycia z innymi mężczyznami pierwszy raz to ona wspomina o tak zwanych freakows, czyli no, no ten słowo freak to już w Polski weszło, te freakfajty takie freak, Dzi Dziwolongi, dziwolongowe imprezy, no freak fighty, freakowy, to nie są freakfajty Czyli jakieś imprezy, które ten właśnie Sean Combs organizował, też, że ją tam zachęcał, zmuszał do, do partycypowania w tych imprezach. I, em, ym, I dosłownie jeden dzień po złożeniu tego pozwu, Combs dogadał się z nią poza sądem i wycofała oskarżenie. I to jeszcze wycofała je w taki sposób, że nie znam się kompletnie na tym amerykańskim prawie, nie wiem jak to działa, ale... Yy, że nie będzie nigdy że, go mogła ta. więcej pozać. Tak coś tam, with, without prejudice, czy with prejudice, że, że więcej tak. Ale można było przeczytać te, to oskarżenie, kto tam, jakoś był do niego dostęp. Yy, I więc kto tam sobie przeczytał, to przeczytał. Oczywiście adwokaci kompsa zdementowali to wszystko, że, że, że fakt, że poszedł na ugodę wcale nie sugeruje żadnej winy, tylko po co się tutaj w ogóle to są jakieś głupoty, że oni się dogadali poza sądem, że to jakieś nerwy i że on nie ma nic sobie do zarzucenia eee, pojawiły się też głosy, że ona sobie wszystko wymyśliła, że jest łasa na kasę no bo przecież taki bogaty muzyk, no to wiadomo e, że, że to musi być ściema i że tylko, że w maju 2024 CNN wypuściło nagranie z hotelu z 5 marca 2016 roku, kiedy jeszcze Cassie Ventura była z, z Seanem Compsem, na którym można zobaczyć jak Komps wybiega za nią z pokoju hotelowego. Ona jest przy windzie, tam sobie wzywa windę, ubrana cała tam z walizką jakąś, z torbą, a on wybiega w samym ręczniku w pasie i po prostu ciska ją na ziemię, zaczyna ją kopać, ciągnie ją po podłodze. I, no I całość została przerwana de facto przez to, że pojawiła się obsługa hotelu. On od razu tą obsługę hotelu tam bodajże, gdzie co tam wyczytałem, że 50 tysięcy dolarów chciał zapłacić, żeby taśma z nagraniem zniknęła. Taśma nie zniknęła, ale z, na trochę zniknęła. Na trochę tak? zniknęła. Ona jakby... Od razu wtedy nie wypłynęła. Tak, mhm. tak, tak. Dlatego ludzie nie wierzyli też tej kasy Venturze, no szczególnie, że ona wycofała to oskarżenie. Ale jak to wyszło, to nagle jak to, to wszystkie gwiazdy amerykańskie i celebryci to yy, smutną miną tak, nagrywa się, jak on że przeprasza, że on obiecuje poprawę, że jest disgusty, że on jest obrzydzony tą całą sytuacją tym, co on tam widzi, że wtedy też był obrzydzony, żeby nie było no więc, i tak, no i że że, że że oczywiście to się już nigdy więcej nie wydarzy. Nie wydarzy się, bo będziesz coś za kratami. No tak, się wydarzyło. I to znaczy, cieszymy się, bo siedzi za kratami, o. ale to, o czym teraz będę mówił, to nie jest. Się... A niedługo będzie wisiał prawdopodobnie za tymi kratami. Ja tak przypuszczam. O, tak, że to taki epsteinowy żarcik mroczny. Tak. Po Pozycasy Ventury kolejne poszły już lawinowo i ta sprawa po prostu nabrała tempa, jak ten efekt kuli śnieżnej się pojawił. 23 listopada 2023 dwa pozy wyjechały. W, w pierwszym Lisa Gardner twierdzi, że komps jego znajomy Aaron Hall. Wykorzystali ją jej koleżankę w 1990 roku, czyli na samym początku jego, tych początków jego kariery. Ona miała wtedy 16 lat. W drugim pozwie tego samego dnia złożonym Joy Dickerson-Neal oskarża go o odurzenie i wykorzystanie, które później nagrał na wideo i pokazywał znajomym, którzy tam jej o tym mówili, że widzieli i tak dalej, i tak dalej. 2 grudnia kolejny pozew od anonimowej kobiety, która, czyli taki coś słynnej Jane, Jane tego słynnego określenia Jane Doe, słynnego, no to tak się mówi. Ale to się mówi tak na zmarłe ale zauważyłem, że często, właśnie jak ktoś pozywa, nie chcę powiedzieć, kim jest, że właśnie Jane Doe pozwała. Tak. Tak. No tak. eee... mm -hmm. <laughs> <laughs> eee, Jeszcze raz. Hey, ostro, co? Bo <laughs> no. ci to? Nie. Ciasto, sąsiad piecze. Sąsiad mój wieczorek ciasto. Często retusze robi naleśniki. 2 grudnia właśnie wjechał ten anonimowy, od kobiety, która chce zachować anonimowość, pozew. Również o wykorzystanie przez Komsa jego współpracowników, kiedy ta z kolei miała 17 lat. Kolejna sprawa, już 2024, i to będzie duża rzecz, tak jak ten pozew Casiventury. To wszystko nabrało tempa, no to teraz przez ten pozew z 2 lutego kolejny taki wielki boom, bo jest to mm, pozew Rodney'a Lil Roda Jonesa, który jest producentem muzycznym i pozwał y, Komsa y, o, no, o bardzo, bardzo wiele rzeczy. cały ten pozew w ogóle można, jest publicznie dostępny i można go sobie przeczytać w sieci. E, może jak nie zapomnę, to podlinkujemy go w opisie, bo, bo po angielsku jest oczywiście cały, ale jest ciekawy, bo też są do niego dorzucone e, zdjęcia. E, on jest od, zredagowany, bo tam są jakieś takie treści, że trzeba było z niektóre nazwiska zanonimizować, niektóre zdjęcia są na tyle... Niecenzuralne powiedzmy, że są właśnie tak zblurowane, tak rozmazane, ale, no, ale faktycznie cała treść tego jest do przeczytania. A kim w ogóle jest ten Lil Rod, ten Rodney Jones, to jest chłopak, który został zaproszony do współpracy przez Compsa do tworzenia jego ostatniego albumu, gdzie, który nazywa się Love Album of the Grid i od września 2022 do listopada 2023, czyli przez no, cały rok, przez rok z Hakiem, e, Lilrod przez wiele miesięcy mieszkał w ogóle z tym Seanem Combsem, e, no, był jak cień dla niego, że tam na bieżąco tam naradzali się co do muzy, też e, ten, ten Lil Rot mówi, że on się bardzo zna, e, on się bardzo zna na na muzyce i na tych wszystkich szczegółach, a właśnie że Komps nie do końca, komps ma jakieś tam pomysły, ale nie za bardzo wie, jakie w tą teorię dźwięku ubrać, więc on był dla niego takim translatorem, że tak, aha, ty chcesz to, to może to, to może to, i mu tam cały już podrzucał i montował dla niego pod gust tego kompsa różne kawałki. No i faktycznie dużą część kawałków z tej płyty low-album stworzył razem z kompsem. E, więc to nie jest jakiś tam anonimowy gość, który nie wiadomo tam, że a, on tam gdzieś kiedyś na jednej imprezie był i coś tam mu się wydaje, tylko to jest facet, który faktycznie przez cały rok był z komsem bez przerwy, no i to co z tym pozwie też bardzo go naraża na, na krytykę i niebezpieczeństwo więc tak dla mnie to tak dodaje mu trochę mm, takiej że można mu uwierzyć, tak sądzę Bardziej niż na przykład komuś, kto tam. Bo jest dużo takich widać, wydumanych mi się wydaje, tych, tych oskarżeń. Trochę tego w tym oskarżeniu jest, więc y, będę po punktach leciał po najważniejszych elementach, które można tam wyczytać, bo ten pozew ma chyba ponad 70 w ogóle stron. Ale do najważniejszych kawałków to tak. Rod twierdzi, że Combs i jego syn Justin brali udział w strzelaninie 12 września 2022, w której został postrzelony znajomy Justina, tego syna. Na Komsa, po strzelaninie Koms poinstruował obecnych, jak mają zeznawać, e, że, że go tam, że on nie miał z tym nic do czynienia, że w ogóle ten, e, ten znajomy Justina był przed, e, przed tym lokalem, w którym, do, w którym tak naprawdę doszło ze strzelaniny i że ktoś przejechał samochodem i po prostu zaczął z samochodu do niego strzelać, i że nikt nic nie widział, nikt nic nie wie, e, że został właśnie zaatakowany przez nieznanego sprawcę, tylko że e, ten Lil Miał ze sobą telefon i po prostu robił zdjęcia i są zdjęcia, w tym pozycji można je zobaczyć. E, łazienki, gdzie doszło do strzelaniny, jest po prostu cała wykrwi e, Tam podobno leżał właśnie, tam znalazł leżącego tego chłopaka, ten Rod po, pomógł mu usiąść na, na toalecie. Mm. Nie wiem, jakie są dalsze losy tego gościa, bo on, on chyba przeżył tą strzelaninę, ale no, nie ma jego zeznań. On tam chyba nikogo nie oskarżał. Nie wiem, może wy wiecie, nie dokopałem się do tego. No, ale są na pewno te zdjęcia, które zrobił Lee Rod. Kolejna rzecz, że Jones był wielokrotnie molestowany przez Kompsa, tak twierdzi, że był i obmacy obmacywany, że Komps chodził przy nim nago, mimo że wyraźnie był, jakby nie chciał tego. Ten, ten chłopak, dużo młodszy zresztą od Komsa, e, że Koms go zachęcał do seksu z mężczyznami. Mówił, że w branży wszyscy to robimy, że jakiś tam pokazywał mu nagranie jakichś znanych osób z, z tego świata szu biznesu, e, które właśnie uprawiają mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami. Mówi, że zobacz, e, to jest spoko, w ogóle się nie masz czego obawiać, to jest norma. Tak jak w skrażytnej Grecji. To, stary. O, takie nawiązanie do Jose e, Menendeza. Lirot twierdzi, że te zachęty do, do, do seksu były też e, wzmacniane takimi tekstami, że wiesz, chyba chcesz e, wygrać gramy, chcesz być gwiazdą, wiesz, ja znam ludzi, no czyli taka no, bardzo silna presja ekonomiczna też tutaj e, odgrywała rolę, chociaż finalnie e, nie zapłacił mu tyle, ile miał mu zapłacić. A grami było? No też nie. Nie, ten album z jakiś tam podobno średnio sobie poradził. Nie słuchałem go. I nie mam zamiaru, właśnie, nie słuchamy tego gościa. Mm. Zachęcał go oczywiście do zażywania narkotyków, a oczywiście, bo no to, to z tego Sean Combs jest znany, że uwielbia, uwielbia dragi i, no i tych dragów. W najróżniejszej odmianie, mógłbym powymieniać jakie, ale pewnie nam by, jeszcze bardziej by nas zbanowali niż zwykle ale jakieś wszelkie proszki, stymulanty, czy jakieś tam przeciwbólowe utumajaniające, inne rozweselacze, spowalniacze, no to wszystko miał pod ręką mm. i zachęcał właśnie do, za do zażywania i wielokrotnie odurzał go bez zgody, że tam mu podawał na przykład tam jakiegoś drinka, a potem się okazuje, że w tym drinku coś było dosypane, co też było standardową metodą działania e, Shona Compsa według wielu oskarżających i, i świadków i tak dalej zmuszał do sypiania z prostytutkami. Tak zachęta, 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 ale też zdarzało się o czym właśnie Lil mówi, że, że wypił drinka, a nagle zaczęło mu się kręcić w głowie, a następnego dnia się budzi i obok niego leży właśnie jakaś prostytutka, tak? I on nic nie pamięta. No a tam szamką, że wesoło, wesoło, takie imprezy u niego. No obiecywał mu właśnie nagrody, obiecywał mu kasę, posiadłości, kontakty. Ale też w innych sytuacjach groził, że zrobi mu krzywdę, że może sprawić, że on zniknie i tak dalej. Czyli tak, górki, dołki, różne metody wywierania presji ten cały szonkom stosował. E, oczywiście sam chodził cały czas na bombie, cały czas zażywał różne, różne substancje psychoaktywne, rozdawał je czy pomagał tam zorganizować, załatwić, że posiadał niezarejestrowaną broń, że chwalił się różnymi pistoletami, karabinami. Które posiada. Mów, mówił, czy to. Czyli to jakoś zaobserwował, dowiedział się, ale chyba po prostu usłyszał to od Shona Komsa, że ten ma specjalny alkohol, taki dla niektórych gości, naszpikowany narkotykami, prawdopodobnie ekstazy, to chyba mogę powiedzieć który wywołuje no, no, jakieś takie stany euforyczne yy, i który dawał nieświadomym prostytutkom i nieletnim gościom na jego imprezach, o czym Jurat donosi, też to potwierdza zdjęciami tych właśnie młodych dziewczyn, które tam widział na imprezach, które, no, no mówi, że dokumentów nikt nie sprawdzał, ale nikt tych dokumentów nie sprawdzał, no, ale widać wyraźnie, że mają poniżej 15 lat i nie dość, że piją alkohol, to jeszcze właśnie piją nieświadomie alkohol naszpikowany Tymi różnymi narkotykami. Często bez zgody yy, i potajemnie nagrywał siebie i inne osoby uprawiające seks na imprezach. Yy, a po co nagrywał? No, możliwe, że po to, żeby potem szantażować, wywierać presję, mieć kolekcje dla siebie, dystrybuować. Może kolekcjonerom, cholera wie, ale y, takie nagrania też według tych doniesień robił. Mówiłeś mi ostatnio, że to jest dobry sposób na sławę i bogactwo. Jaki szantaż? Taka taśma. A tak, tak, tak. No to na ten temat mogłaby się wypowiedzieć Paris Hilton na przykład, albo Kim Kardashian. Podobno. Tak, podobno. Jego y, chief of staff, czyli taka zarządzająca pracownikami. Nie, 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 mogę, nie wiem, jaki jest inny polski odpowiednik. To jest się na pewno jakoś nazywa w firmach. Ktoś taki musi być. W polskich firmach są po angielskie nazwy. A. Więc chief of staff. Christina Koram załatwiała mu dragi, załatwiała mu dziewczyny według tych tego, tego doniesień Roda i dodatkowo jest porównywana z Ghislaine Maxwell, która była tą jakby współpracowniczką prawą ręką Jeffrey'a Epsteina, który jest to słynne określenie Epstein didn't kill himself. Który będąc w celi jednoosobowej na tym Suicide Watchu, czyli żeby pilnować, żeby nie zrobił sobie krzywdy, z dwoma kamerami nakierowanymi na cele i monitorowane 24 godziny na dobę, odebrał sobie życie, kiedy akurat policjanci przysnęli, a obie kamery przestały na chwilę działać. Więc to... Podejrzane troszkę podejrzane, to jest. Podejrzane, więc to, to stąd te, ten pomysł, co się z nim może stać, że on wcale taki bezpieczny tam, gdzie teraz jest, nie jest. Nie jest. Ale tak, no ale właśnie, że ta, ta jego prawa ręka to mm, jeszcze raz ona się nazywała Krystyna Koram. No to ta jego współpracowniczka, właśnie taką niby tą Gizlane-odpowiedniczką e, według tego Lil Roda była. Syn Shona, z kolei Christian Combs, odurzył i według tych doniesień, odurzył i wykorzystał Grace, kobietę pracującą na jachcie, na którym imprezowała rodzina i znajomi Shona Combsa. Grace nazywa się Omarkaj. O I ona złożyła osobny pozew wobec Christiana, i tam jeszcze jest nagranie. Yy, jak ona mówi wręcz do tego syna, że czy ty mi podałeś narkotyki? Jak on tam, wiesz, pi, pi, szota, nie? Znaczy, no to obrzydliwa, obrzydliwa sprawa. No i na końcu jeszcze pozwu możemy przeczytać, że aktor Kuba Gooding Jr., taki znany czarnoskóry aktor, molestował Rodney'a Jonesa, dotykał go niestosownie, narzucał mu się i dopiero kiedy ten właśnie rodnej wyraźnie tam go odepchnął, powiedział nie, to wtedy dopiero dał mu spokój i mi się nigdy ten, ten Kuba ten nie podobał, to się mi się wydawało, że jest dziwny ale może jest niewinny, może to wszystko są tylko zbiegi okoliczności i, i, i potwarz owszem, na pewno tak jest po złożeniu e, pozwu, John stwierdzi, że on i jego rodzina otrzymują groźby, że groźby otrzymują jego dzieci, że ktoś tam pod szkołą wyczekuje i tak dalej że mm, że Sean Combs zadbał już o to, żeby utrudnić rozwój kariery yy, i że nie jest zapraszany do współpracy z nikim. Chociaż niektórzy tam się nim zajęli, że jest na przykład taki raper T-Pain, który go tam trochę mu go wsparł i, i że on tam zagrał na jakimś koncercie, gdzieś coś tam pomógł, ale że generalnie mówi, że jest mu trudno, ciężko, że głoduje i tam nie, nie, nie zarabia. 21 maja 2024 modelka Crystal McKinney złożyła pozew, w którym oskarża Komps o wykorzystanie. Dwa dni później April Lampros oskarżyła go o wielokrotne wykorzystanie i nagrywanie bez zgody między 95 a 2000 rokiem. Dalej we wrześniu, 10 września, wpłynął pozew od Dawn Richards. Dawn od lat zna się z Kompsem. Była członkiem dwóch grup muzycznych, które Komps stworzył. W swoim pozwie potwierdza przemoc wobec kasy Ventury, o której Kasi nie może mówić, no bo wycofała te mm, te, te zarzuty. E, no i właśnie Dom mówi, że wielokrotnie była tego świadkiem. Do tego opisuje imprezy, na których Komps podawał alkohol i narkotyki często nieletnim dziewczynom, a później on i jego goście je wykorzystywali. No i jest to osoba z takiego bliskiego środowiska Kompsa, więc to też nie jest tam jakaś jednorazowa znajomość, tylko ktoś, kto. No, może, może faktycznie wiedzieć więcej. Kolejny pozew jest od Tali Graves, która twierdzi, że Combs i jego ochroniarz Joseph Sherman odurzyli ją i brutalnie wykorzystali w 2001 roku. E, no i przyznam się wam, że ja słabo pamiętam nazwiska, twarze i, i no to, to jest trudno mi coś tak dobrze zapamiętać, ale zorientowałem się, że coś mi mówi nazwisko jej e, e, kobiety, która jej broni. Gloria Allred. I pytanie, czy wy pamiętacie? Bo niedawno mówiliśmy o Glory Lorid. To jest ta sama, która reprezentowała Amber Frey w procesie Scott'a Petersona. To jest taka słynna prawniczka, która staje w obronie głównie kobiet, walczy o prawa kobiet. No i to, co jest niesamowite, to, że ona ma już 83 lata i cały czas y, praktykuje swój zawód. No, jakieś widziałem zdjęcia w necie, jak ona właśnie jest tą y, Talion Graves. No i wygląda tak. Dobrze, może taka, może nawet jakieś zdjęcie znajdziemy. Pozew kolejny to, no i też myślę, że skoro Gloria O'Leary wzięła tę te, sprawę, to to nie są jakieś wydumane tam, że o, to ja też się dołączam do, do wszystkich pozywających, bo może uszczknę sobie z tego trochę kasy, tylko no, najwyraźniej jakieś tam coś w tej sprawy jest, że sama Gloria się na tą sprawą pochyliła. Stefan będzie teraz żebraczył. Krótkie żebry. Drodzy, teraz do, do naszej litanii żebrów możemy dorzucić patronajta, którego mamy, więc jeżeli chcecie dołączyć do naszych wspierających, to zapraszamy na, na stronę, opis, link do, do strony w opisie filmu. Przypominamy, że mamy książkę, jak nie wychować seryjnego mordercy, którą możecie zakupić przez nasz sklep, ale również przez różne inne serwisy yy, audiobookowe, yy, bo jest też w wersji audio. U nas możecie kupić w wersji yy, e-bookowej bądź papierowej. Yy. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału, do pozostawienia komentarza, Jak macie jakieś pytanie czy opinie, no to koniecznie, bo my je wszystkie czytamy i staramy się na, na nie odpisywać. I bardzo Wam dziękujemy za kawki, bo ostatnio bardzo dużo kawek wpłynęło. Kawkę też nam można postawić. Jak nie chcecie yy, na patronajcie nas tutaj odwiedzić, to odwiedźcie nas na kawce. Pięknie. Koniec. Koniec żebrów. żebrów? Pozew z 27 września, w którym pragnąca zachować anonimowość kobieta oskarża Kompsa o wielokrotne wykorzystanie i nagrywanie bez zgody, o przemoc fizyczną i o też się dołącza do tych podobnych. No i generalnie pozwy się nie kończą. I teraz, jak, jak się przygotowywałam do ostatnich minut w ogóle, przed nagraniem odcinka do tej sprawy, żeby zobaczyć, czy coś nowego nie wpadło, no to kolejne pięć artykułów z jakimiś pozwami, więc no, nie nadążę z nimi wszystkimi. Z każdym kolejnym tygodniem dochodzą kolejne, i ostatnie, o czym czytałem z takich większych, no to to jest zbiorowy pozew szykowany przez Toniego Busby. I to jest e, facet chyba z Austin, z Teksasu, który reprezentuje 120 osób, e, porówno 60 kobiet i 60 mężczyzn. Jak podaje, wśród ofiar rapera były również dzieci, e, najmłodsze, bodajże 8 albo 9-letnie. Basbi zapowiada, że poza Kompsem pojawi się jeszcze wiele innych nazwisk sprawców, które mają zaszokować opinię publiczną. E... Oj, to się będzie tam Oj, będzie się, będzie działo. się działo. Będzie no. się działo. E, część ofiar twierdzi, że do wykorzystywania dochodziło podczas białych imprez, white parties, legendarnych już imprez organizowanych między 1998 a 2009 rokiem, głównie w posiadłości Kompsa w Hampton, e, w Nowym Jorku, ale też w innych miejscach, w ogóle też za granicą, chyba we Francji, któraś była impreza. E, pojawiały się tam największe gwiazdy, jakieś Beyoncé, jakieś właśnie. No, tam no, nie wiem, nie umiem wymieniać takich głowy, ale no, wszystkie największe tam nazwiska e, pojawiały się na tych imprezach. Wszyscy musieli być ubrani na biało, co miało podkreślać ich równość, nie, jakiś taki ten. No i te elitarne gazetki, modowo-showbizowe się rozpływały, że w ogóle jakie to jest wspaniałe, że to jest takie ikona i że to w ogóle pięknie, że na biały, jako oni wszyscy fajnie wyglądają, no i każdy się próbował tym gwiazdom podlizać. Pod noskami też pewnie mieli biały. Oj, na pewno. <grym> I dopiero teraz, kiedy pojawiają się zarzuty, okazuje się, że te białe imprezy mogły mieć swoją czarną stronę. Jedna z domniemanych ofiar kompsa, anonimowy mężczyzna twierdzi, że jak miał 16 lat, to był na tej imprezie, e, szam go zwabił w ustronne miejsce i zaczął go obmacywać i tak dalej. No to jeżeli chodzi o pozwy, to przez nie przeleciliśmy. Co w związku z tym, bo pozywać to sobie można, ale czy doszło do jakiegoś konkretu? O tym powiemy za tydzień w kolejnym odcinku. I tak, więc bez zbędnego przedłużania. Na dzisiaj tutaj kropka. A jak jesteście zainteresowani, no to wyczekujcie, bo startujemy na grubo w kolejnym. Tak.